witam Was w kolejnym filmie z serii 3 razy tak. Jak widzicie, nagrywam w takiej wakacyjnej, upalnej scenerii i ten filmik będzie dotyczył właśnie moich wakacyjnych niezbędników, czyli rzeczy, które zawsze zabieram na wakacje, które świetnie sprawdzają się w upale. Na pierwszy ogień idzie bronzer Chanel. Jeżeli nie lubicie latem nakładać na siebie tony podkładów, pudrów i baz, ten produkt będzie świetnym odpowiednikiem. Jest bardzo lekki, o konsystencji musu i wystarczy właściwie kilka muśnięć grubym pędzlem, by uzyskać promienną i delikatnie opaloną skórę. Produkt podobno jest dostępny w polskich drogeriach, ale ja szczerze mówiąc nigdy się z nim nie spotkałam. Kupuję go zawsze będąc w Londynie i kosztuje około 25-30 funtów. Ten bronzer jest niezwykle wydajny, starcza przynajmniej na rok, nawet codziennego użytkowania. Kolejną rzeczą godną uwagi są gumowe buty. Można w nich spacerować po piaszczystych, żwirkowych, kamienistych plażach albo wchodzić w nich do wody. Kiedy do krwi poraniłam stopy na greckiej wyspie Kos, obiecałam sobie, że już zawsze będę je zabierać na wakacje. Te buty mają dosyć grubą podeszwę, która chroni nas przed kamieniami, muszlami czy meduzami leżącymi na dnie morza. Buty też świetnie przylegają do naszej stopy. Te są akurat w rozmiarze 36, ja mam rozmiar 34 i naprawdę leżą idealnie. Mając je na swoich stopach, czuję się po prostu pewnie i mogę bez wahania spacerować nawet po kamieniach, bo podeszwa jest antypoślizgowa. Nie byłabym sobą, gdybym do każdego odcinka 3 razy tak nie przemyciła jakiegoś gadżetu. Dzisiaj opowiem Wam o Scholl Velvet Smooth, czyli o elektrycznym pilniczku, który pomoże nam w ciągu 5 minut doprowadzić nasze stopy do stanu idealnego. Antybakteryjna głowica składająca się z mikrogranulków błyskawicznie poradzi sobie ze zrogowaciałym naskórkiem. Taka głowica starcza na 12-13 użyć, po tym czasie wymieniamy ją i kupujemy nową. Koszt tego gadżetu to 160 zł, ale dobra wiadomość jest taka, że na moim blogu właśnie trwa konkurs, w którym możecie wygrać 2 takie sprzęty. Wystarczy wysłać zdjęcie z wakacji, na której jesteście po prostu szczęśliwi, albo odpowiedzieć na proste pytanie. Dzięki, że byliście ze mną, ja wracam do opalania, a Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania poprzednich odcinków 3 razy tak. Jeżeli nie lubicie nakładać na siebie latem tony pudrów, podkładów i puzli, składająca się z mikrogranulków błyskawicznie poradzi sobie ze zrogowaciałym naskórkiem. Ludzie, nie łazić mi.